Rada Miasta obradowała po raz pierwszy w 2013 roku. Pierwszą część sesji poświęcono uroczystościom wręczenia statuetek honorowej obywatelki Tomaszowa Mazowieckiego Joannie Kulmowej, pisarce, poetce, związanej z miastem od najmłodszych lat, potomkini rodu Landsbergów, laureatce wielu literackich nagród krajowych i zagranicznych. Zasłużonymi dla Tomaszowa zostali malarka Maria Bunzel, wieloletnia nauczycielka rysunku i techniki w pierwszym liceum ogólnokształcącym i w Młodzieżowym Domu Kultury, współzałożycielka Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amatorów Plastyków oraz Jacek Nawrocki, nauczyciel wychowania fizycznego w drugim liceum ogólnokształcącym, siatkarz związany z tomaszowską Lechią, obecny trener Skry Bełchatów. W części roboczej radni zajęli się nieruchomościami i oświatą. Niestety po przerwie zdjęto z porządku obrad uchwalenie likwidacji gimnazjum nr 2. Część było także przeznaczone sesji na sprawy oświatowe w naszym mieście, ale ta najważniejsza dzisiaj nie doszła do skutku. Mówię tutaj o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 2 przy ulicy Warszawskiej. Są liczne wątpliwości, dużo emocji w tej sprawie, jak zwykle przy likwidacji jakiejkolwiek placówki, bo to i miejsca pracy, i miejsca nauki dla naszych milusińskich, a więc i tych najmłodszych i starszych. Jest tu dużo emocji niewiadomych i po dużych deliberacjach, spotkaniach, które odbywały się przed sesją, ale także i w dniu dzisiejszym, ostatecznie zdecydowaliśmy się przełożyć podjęcie decyzji w tej sprawie na miesiąc luty. Wcześniej w komisjach wnikliwie i jeszcze spotkać się z zainteresowanymi, wysłuchać ich uwag, rad, żeby podjąć naprawdę wyważoną, rozsądną decyzję, krzywdząc lub ewentualnie robiąc dobrze jak najmniejszej liczbie osób, które będą niezadowolone, no bo wszystkim być może się nie dogodzi, ale chcemy podjąć jak najbardziej taką wyważoną decyzję, stąd zdjęcie tego z porządku obrad, co rozładowało trochę też emocje, bo takie wisiały też w powietrzu, co już się wyraziło brawami tutaj na początku tego punktu. Na sali obecni byli nauczyciele i rodzice dzieci zespołu szkół nr 4 i gimnazjum nr 2. Wokół sprawy narastają emocje. Rodzice dzieci z zespołu szkół nr 4 w 100% podpisali sprzeciw wobec decyzji władz miasta. Radni podjęli też uchwałę o nadaniu ulicy obecnie funkcjonującej pod roboczą nazwą Nowomurarska imienia Bogusława Meca. Wniosek w tej sprawie zgłosił wiceprzewodniczący rady Tomasz Kumek, który podczas wystąpienia przybliżył sylwetkę artysty stawiającego swe pierwsze kroki w karierze muzycznej właśnie w Tomaszowie. Nie było jednak w tej części lokalnej biografii wzmianki o spółdzielczym ośrodku kultury Przyjaźń, z którym Bogusław Mec był związany i gdzie grał na perkusji w zespole Szare Koty. Ten wątek być może przez wzgląd na kontrowersyjną decyzję władz miasta o wyburzeniu niedokończonego budynku ośrodka został pominięty. To prawda, ja nie jestem rodowitym tomaszowianinem i wtedy, kiedy działał zespół Szare Koty, prawda, gdzie Boguś grał na perkusji, to starsi przypominają sobie, wiem doskonale. Pokazać panu zdjęcia? Nie, no myślę, że nie, bo wiele tych zdjęć oglądałem i powiem tak, że to przez przeoczenie chyba, bo miałem napisane w punkcie. Przeoczenie, gdzie on zaczął, no to nie wygląda. Zaczął w szkole podstawowej, na akademiach, na biwakach, no przeoczyłem rzeczywiście, przedstawiając sylwetkę tych Szare Koty, za co bardzo serdecznie przepraszam i Bogusia, i wszystkich zainteresowanych, natomiast nie miałem takiego zamiaru, nie było to związane w żadnym wypadku z Przyjaźnią, która dzisiaj, mówię, przeżywa akurat takie niezbyt chlubne dni i można się tu dopatrywać jakichś tam spraw takich, że to zrobiłem celowo, ale nie było to celowe. Znam tą działalność Bogdana w Szarych Kotach, który występował w klubie, spółdzielczym klubie kultury Przyjaźń wówczas i tam zdobywał swoje szlify muzyczne. To zespół wtedy był bardzo, cieszył się dużą popularnością. Młodzież przychodziła specjalnie na ten zespół do Przyjaźni.